Siedzimy już tutaj trzeci dzień i ja chciałbym zapytać po prostu... Po co? Po co myśmy tutaj się zebrali? A właśnie. I właściwie po co my jemy? I my jemy może zróbmy przerwę gdzieś tak do połowy stycznia. Nie. Które to jest nasze spotkanie? To jest dziesiąty. Dziesiąty, ja liczę. Tak? Ale u mnie już dziesiąty? Nie, w ogóle. W tej kadencji. Ja myślę, że myśmy się zebrali po to tak. Dzisiaj. Ja nie chciałem wam mówić pierwszego dnia, ale już trzeci dzień mogę powiedzieć, żeby postawić na młodzież. Więc ja bym proponował, żebyś zabrał głos, Bogdan. No. Proszę bardzo. Więc w pewnych pojęciach doktrynalnych skojarzenia pojęć, które nie budzą żadnej percepcji, mało tego, są niefachowe. Na platformie pewnych rozwiązań należy bazę tak zbudować, żeby integralnie, absolutnie wszystkich jedno, tak? Że tak powiem... No i widzisz, nie mówiłem, postawić na młodzież. Tak. I o to właśnie chodzi. Podaj nam herbaty. Spokój. Panie, ja mam inny pomysł. Chciałem zadać jedno pytanie. W większości polskich domów jednak w czasie świąt rozmawia się o polityce. Już nie. Czy tu jest inaczej? Już nie, proszę. Nie. Teraz biznes. Ewentualnie polityce kadrowej. Personalnie. Ale biznes, proszę pana, teraz ważny. Spółkę za biznes, BHP. Proszę pana, produkcja. Świeczki produkować, proszę bardzo. Te świeczki kiedyś się spalą, tak? Ale one nowe są wyprodukowane. Ja bym proponował, żeby produkować coś takiego, co każdy z nas ma jakieś kompetencje i w związku z połączenia tych kompetencji, żeby powstała wartość trzecia. O! I produkować to. Bez żadnej odpowiedzialności. Albo jeżeli się bogacić, to każdy na swoim odcinku, a fiskus, to co zabierze fiskus, to jednak idzie do wspólnej kasy. Znowu ja bym proponował. Nasza kasa. Ja bym młodzieżową kasę oszczędności. Niech każdy stanie przy swoim warsztacie i wypełnia swoje obowiązki. A nas Toniku? Na budowie był taki bałagan. To nie u nas. Że druga brygada śpiewała pierwszą brygadę. Tak zawsze jest, jeżeli gospodarzowi w Wigilię zepsuje się szary telewizor. Taka jest wtedy sytuacja.